Siemacie ludzie, tu Kokosy Grający Tata, witam w kolejnej lekcji Excela. Dzisiaj chciałbym skupić się na funkcji znajdź i szukaj tekst. Funkcję znajdź znacie już z poprzedniej lekcji, a dzisiaj chciałbym wprowadzić jeszcze drugą funkcję szukaj tekst i pokazać wam, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma funkcjami. Użyjmy sobie funkcji znajdź w celu zlokalizowania, na którym miejscu w naszej komórce A2 znajduje się literka A, małe a. Więc korzystam z funkcji znajdź, szukany tekst to małe a, w tekście zawartość komórki A2, naciskam Enter, dostaję liczbę 9, czyli na 9 miejscu w tym łańcuchu znaków znajdującym się w naszej komórce A2 znajduje się literka A. Jest to prawda, jak widzicie, ale zwróćcie uwagę na to, że tu mamy duże a jeszcze, zaraz po imieniu Nel przecinek a, czyli duże A znajduje się na 6 miejscu, a małe A znajduje się dopiero na 9 miejscu. Jeżeli tą samą funkcję użyję i wpiszę duże A, zaznaczę w komórce A2, dostaję 6. Istotnie 6, tak jak przed chwilą powiedziałem, duże A jest 6 znakiem w tym łańcuchu znaków. Ale jeżeli to skopiuję, to okazuje się, że dostajemy tutaj błąd, bo w Rhiannon Cox nie ma dużego A. I stąd pierwszy zasadniczy wniosek, że funkcja znajdź jest wrażliwa na wielkość znaków. Jest istotne, czy każemy je wyszukiwać małego A, małej litery, czy dużej litery, czy też wielkiej, prawidłowo mówiąc. Funkcja szukaj tekst, natomiast szukaj tekst. Wpisuję małe a w komórce A2, otrzymuję od razu na 6 pozycji i tutaj mam podobne wyniki, które jak w komórce B, prawda? Oczywiście pomijając pierwszą naszą wartość, gdyż funkcja szukaj tekst, jak widzicie, nie jest wrażliwa na wielkość tekstu. Podobnie zobaczycie, że dostanę dokładnie takie same wartości, jeżeli wpiszę duże A. Funkcja szukaj tekst po prostu nie jest wrażliwa na wielkość liter. To jest pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma funkcjami. Tu troszeczkę zmniejszę sobie te kolumny już. To jest pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy funkcjami szukaj tekst a znajdź. Funkcja znajdź jest wrażliwa na wielkość liter, szukaj tekst nie. Drugą różnicą między funkcjami szukaj tekst a znajdź jest możliwość korzystania z tak zwanych wildcards, czyli jeżeli chciałbym sobie wyszukać, czy mamy w naszym łańcuchu znaków złożenie znaków na przykład L. Tak jak mamy w imieniu, daję gwiazdkę, to jest dowolna, łańcuch znaków o dowolnej długości, lub jeżeli chcę, to mogę dać znaku zapytania, wtedy to będzie jednorazowy jeden znak. Mamy takie wystąpienie L, bo tutaj w imieniu Nel jest. To oczywiście jak skopiuję w dół, to tutaj mamy błąd, ale tutaj mamy, bo jest w Evangeline jest EL złożenie i tak samo w Axelu Harrisonie jest EL występuje. Jeżeli podobne znaki, czyli wildcards, spróbujemy użyć w funkcji znajdź, to zobaczcie, będzie oczywiście błąd, bo nie ma takiej możliwości. Funkcja znajdź nie akceptuje tych znaków gwiazdek, tych wildcards, wyszukiwanie znaków. Funkcja szukaj tekst jak najbardziej jest możliwość korzystania z tej dodatkowej pomocy, jakie są wildcards. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał się, zostawcie lajka, zostawcie jakiś koment, a ja zapraszam na następny. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Liczył dla was Kokosek, grający tata. Pa, pa!